Dzień dobry, moi drodzy! Połowa listopada już za nami. Mamy piękną jesień w tym roku. Dość powiedzieć, że u mnie jeszcze nie było mrozów, przybrosków, A dzisiaj zaproszę Was na taki szybki spacer, zupełnie bez cięcia, i pokażę Wam, jak kwitną, jak rosną moje miskanty, ponieważ muszę Wam powiedzieć, że spora różnorodność, właśnie tej jesieni. Występuje, ponieważ, zobaczcie tutaj, Miskant Zebrinus pięknie sobie zakwitł i on jest zupełnie zielony, żywy, można powiedzieć, w odróżnieniu do innych Miskantów, które już o tej porze właściwie zaschły i przygotowywują się do zimowania. Ten Miskant Zebrinus, jak na razie, jest jeszcze całkiem, całkiem zielony. Jedynie tutaj od spodu takie pojedyncze. Liście zaczynają mu usychać, ale zobaczcie tutaj te centki prześliczne centki Miskanta zebrinusa są jeszcze bardzo wyraźnie zaznaczone i cała roślina w takiej bardzo dużej kępie prezentuje się naprawdę imponująco szczególnie, że pięknie kwitnie. Zobaczcie, jak to wygląda w takiej dalszej perspektywie. No a tutaj ma sąsiada. Jest to Miscantus giganteus. Miskant olbrzymi, którego w tym roku na jesień dość znacząco zredukowałem i związałem przed zimą. Zobaczcie, również tutaj ta kępa jest ogromna, ale spójrzcie tutaj, takie te miejsca, gdzie nie ma łodyg, około 20 cm zostały zredukowane, tyle go tutaj wykopałem dookoła, czyli Dosyć poważnie została zredukowana ta kępa. No i mam nadzieję, że miskantowi się to przysłuży i będzie się dalej ładnie rozrastał. Jak widzicie, ten miskant olbrzymi usycha. Ja go tutaj związałem taką mocną taśmą. Pierwszy raz robię to w tym roku, żeby te liście mi się tutaj nie sypały taką klamrą tutaj metalową. Wszystko to jest spięte i mam nadzieję, że. Bardzo fajnie przetrwa to zimą i nie będzie on się tak sypał. Zobaczcie, jakie ładne ma kolory. Właśnie tak Miskant Olbrzymi prezentuje się jesienią. No dobra, to może tyle o Miskancie Olbrzymim. Jeszcze raz pokażę Wam tą kempę. No i jako, że film jest bez cięcia. To postaram się tutaj przedostać do kolejnego miskanta, którego mam na działce. Bardzo, bardzo go również lubię, ale zobaczcie, on jest kompletnie już suchy. To nie znaczy, że nieżywy. On po prostu zakończył swój okres. No i jest suchutki, chociaż bardzo ładnie. Prezentują się takie bielutkie, wręcz można powiedzieć, śnieżne kłosy również na tle błękitnego nieba. Jest to miskant odmiany balerina. On sobie już ładnie wysechł, ale ja go wykorzystam. Spróbuję z tych kłosów zrobić jakąś fajną taką wiązankę, umieścić w jakimś stylowym wazonie, no i będzie ten miskant również w domu u mnie gościł. Dodam może troszkę takich tych suchych liści i stworzy bardzo ładną taką kompozycję, właśnie z takich białych, sympatycznych kłosów. Mimo, że Miskand jest suchy, no to można powiedzieć, że stanowi on taką jesienną, a Później nawet zimową ozdobę ogrodu. Ok, no to tyle może o miskancie odmiany ballerina i tutaj szybkim krokiem postaram się zaprowadzić was do kolejnych dwóch miskantów, które posiadam. Najpierw udam się do mojego nowego nabytku, który posadziłem. No, właściwie miesiąc temu, niestety jeszcze nie wiem, jaka to jest odmiana, będę się musiał tak dokładnie troszkę przy, przyjrzeć, jak ten miskant potem już na wiosnę będzie odrastał. Charakterystyczną jego cechą jest to, że ma bardzo takie wąziutkie liście. Mam pewne przypuszczenia, jaki to jest miskant, ale jeszcze oczywiście nie mogę być tego pewien. Zobaczcie, takie całkiem cieniutkie liście. Jak go wykopywałem, był jeszcze zielony. Oczywiście jest to Miskant, ponieważ na tych liściach ma taką białą, charakterystyczną kreskę. No i kwitnie takimi, właśnie, kwiatostanami. W tej chwili jest suchutki. Ale oczywiście na wiosnę, kiedy go zetnę, mam przynajmniej taką nadzieję, że odbije. No i rozrośnie się troszkę taka kępa. No i będzie ładnie wyglądał. A tutaj, tutaj jest mój lutek, czyli największy miskant na świecie. Sporo podrósł, mimo że jest u mnie dopiero. Jeden sezon. Tutaj na górze wygląda jak palma. Ma piękne takie liście. Na samej górze. Łodygę ma jak bambus. Bardzo, bardzo grubą. Szkoda tylko, że jedna taka łodyżka mi tutaj na razie wyrosła. Ale mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie ich już więcej. Zastosuję wtedy. Barierę korzeniową, aby on się za bardzo nie rozrastał, a był w takiej, powiedzmy, kępie, mniej więcej metrowej średnicy. I zobaczcie, ma ładny tutaj kolor. Te wszystkie dolne liście same sobie opadły gdzieś odleciały pod wpływem wiatru, a na górze Właśnie takie, oto liście pozostały, które pięknie również prezentują się na tle błękitnego nieba, i na razie jeszcze nie usychają, są cały czas zielone, co mnie bardzo cieszy. Taki, oto egzemplarz będzie tutaj razem z tym cieniutkim miskantem sobie mieszkał. No, także taki krótki jesienny spacer. Mam nadzieję, że Wam się podobał i zobaczyliście, jak rosną miskanty jesienią. Trzymajcie się. Cześć.